Ba. Siema, z tej strony Krystian, a dziś wam chciałbym zaprezentować moją Audi S3, która może nie jest idealna, ale jakoś tam wygląda i coś tam pokazuje. Chciałbym wam zaprezentować na tym kanale jakby serię, żeby to miało ręce i nogi. Co więcej mogę powiedzieć? 1.8 turbo, zrobiona teraz jest mapa na 272 konie, turbo hybrydowe, Intel Cooler przedni, frontowy jest, wtryski 630 Boscha, sprzęgło Kevlar, no i co? No i tyle no. Autko mam rok u siebie i 3 miesiące dokładnie. Rok i 3 miesiące i przez rok się nic nie działo, bo jakby funduszy nie wpadają ten samochód, co jedynie to chyba zmieniłem te felgi, Maxtona dołożyłem, szyby zrobiłem, coś tam potrzebowała lakierowania, to też zrobiliśmy i takie rzeczy, więc jakby było ok. Potem trochę tak pojeździłem, a jak przyjechałem, jak kupiłem ją, to wybraliśmy od razu ten popsy, węksy i od razu strzelała, więc jakby przez ten rok co jeździłem, to cały czas strzelało i się nic nie działo. No i później jakoś tak, kurde, myśl mnie natrafiła, żeby pojechać i może podnieść moc, bo jednak nie byłem na hamowni, nie sprawdzałem tego samochodu i chciałbym wiedzieć. No, pojechaliśmy, znalazłem dobrego takiego gościa, pojechaliśmy, co się okazało, jakiś tam program był wgrany już do niej i to nawet taki mocny. Nasze takie odczucia były takie średnie, znaczy no w porządku były odczucia, jak się nie jeździło i tak nie sądziłem, że ono tak, kurde, powyżej 210, bo to jednak jest AMK, oznaczenie AMK. I nie sądziłem, że to tak chodzi, no i mówię, no to dobra, to fajnie, że to robi, tak, 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 wymieniliśmy ten czujnik i jakby tak samo było, to jest 43. Kwestia po prostu kabli, jak się powie, co nie? To tam były po prostu uszkodzone i to po prostu zrobiliśmy później. I jest teraz ok. Ale mówię, no grajmy tego launch controla i będzie ok. No to pojechaliśmy tam do niego. Grajmy tego launch controla. Wyjechaliśmy tam na ulicę, tam był taki lasek właśnie. Mówię, dobra, wysiadajcie, co nie? Tu jednak mieliśmy czwórkę, wysiedli. Ruszyłem, pierwszy strzał z launch controla. To aż koła zamieliły z tyłu. To aż się zdziwił, że właśnie koła zamieliły. No i co? No i z powrotem tak samo. Załączyłem znowu launch controla. Pojechałem, odwiozłem ich, pogadaliśmy jeszcze. Tam pogadaliśmy i co? No i pojechaliśmy, jakby to było w Wrocławiu. I nie wiem, ze 30 km od Wrocławia, tak, kurwa, słyszę, jakby coś tyka. Tyk. Mówię, coś jest nie tak. Mówię, no dobra, nic. Mówię, no spokojnie, dojedziemy do domu i się okaże, nie? Pojechaliśmy do domu, dzwonię właśnie tu do kolegi. Mówię, słuchaj, potrzebuję tutaj ogarnąć, bo zaczęło mi coś cykać, co nie? Zawiozłem lawetą, to... Dobra, zaczniemy od frontu. To mamy tak, pierwsze, Intel Cooler frontowy, jest wielki, nie pamiętam rozmiarów, to najwyżej, jak ktoś będzie chciał, to najwyżej podam. Maxtone, cały jakby pomalowany, cały grill, już powoli widzę, że
że coś tam schodzi, też jest brudna Audi. Co? Przód nie jest pospasowany, bo dopiero była praktycznie złożona. Będzie trzeba jeszcze bardziej spasować ten przód. Maskę to później zaraz otworzę, wam pokażę. BBS-y, oczywiście to są fejki, nie są to oryginały, ale taka była moja wizja. Zgubiłem, widzę, że dwa kolce, bo sam przylepiłem te kolce. Są czarne na razie. Jest plan na inny wygląd ich na wakacje, ale to będziemy później myśleć, co nie? Co, naklejka 07, mam na Instagramie 07 i jakby jakoś tak ta siódemka jest ze mną cały czas prawie. Próg też Maxtona cały, brudny, elegancki BBS-ik, tu jest 9,5 z tyłu szerokości, a z przodu 8,5. Z tyłu tak samo, jest Maxtonik na dole. Lotka. O, tak się prezentuje. Z tyłu. Wydeszki krzywo, ale będzie trzeba poprawić, bo jednak chciałem zmienić na jedną rurę jakoś, nie wiem. To jakoś może bardziej by to pasowało. Co wy myślicie? No i tutaj. Tak samo jest. Czarna szybka. Trochę chromu. Chciałem zrobić ranty właśnie chromowane, żeby to fajnie miało. Fajne takie właśnie było. Zgrywałoby się. No dobra, pokażę wam tutaj. Tak jest pod maską. O. Tak jest pod maską. Turbo hybrydowe. K04-023. Na wakacje właśnie taki mieliśmy plan, żeby wsadzić właśnie taką kutą korbę. I może to zrobić na więcej, co nie? No tu to jest wszystko. No i takie rzeczy, takie wiesz, pierdoły posprawdzane, powymienione węże. Ogólnie to będzie wymienione całe jakby na inne, bo jednak no tak średnio mi się to podoba, tak nie pasuje moim zdaniem troszkę. No i co jeszcze, będzie bardziej tak doprowadzone, bardziej tą wiązkę będziemy chcieli też schować, żeby też nie było jej tak aż widać. Dolot będziemy chcieli zmienić, żeby był po prostu jakiś może gdzieś tutaj z zderzaku, może gdzieś na dole. Pokombinujemy, może gdzieś jakiś inaczej to będzie wszystko zrobione, co nie? Ogólnie taki na wakacje, tak ponad 300, bo teraz ma 272 i 350 Newta. I tak, no później nie wiem, jest w porządku, ale jakby się wymieniło tą kutą korbę chociaż. I przy tłokach seryjnych to mi się wydaje, że takie 330-340 to na luzie by zmiękła, co nie? No, tak się prezentuje. Audiczka. No, jeszcze będziemy chcieli trochę ją obniżyć jednak, no bo jednak trochę tutaj ma miejsca. Pochodzą aż dwa palce. Jak tam dwie osoby usiądą z tyłu, to jest dobrze. Z przodu tak jest ok w miarę. Tak chyba trochę wyżej niż tego. No, ale jest dobrze. No. Środka wam na razie nie będę pokazywał, bo trochę jest brudny. Brudno i jest taki, jest zniszczony. Będziemy robić ogólnie to wszystko powolutku. Mi się wydaje, że jakoś doprowadzimy to auto do stanu i ładu. Ten przód właśnie, jeszcze bardziej go spasować i mi się wydaje, że będzie ok. Rejestracja zostaje, bo jednak chciałem zrobić zderzak na gładko, żeby było, ale chyba nie będziemy nic robić z tym zderzakiem. Musi rejestracja zostać, bo jednak policja lubi tam się przepiać. Wydeszek jest tak, też zrobiony 3 cale jakby don't pipe, schodzi na 2,75, co nie? I jest też zrobiony cały wydeszek. Tak się to ma. No dobra, to ja się z wami żegnam. Dobra.
zapierdzielać tak. Przepisowo, przepisowo. Bo to kurde bela. Ojej ja. Nie, nie, nie. Ta, u nas pięknie jest nawet. Jest okej. Okay. Wracamy na chatkę. To miłego dnia wam wszystkim życzę. I do następnego. Hejo.